Gościmy też dzisiaj zastępcę burmistrza Elwirę Musiałowicz-Czech, która podziękowała naszym młodym Jaślanom za niedawno osiągnięte sukcesy. Ale jeżeli mowa o młodych Jaślanach, to trzeba też wspomnieć o tym, że nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie cała otoczka, cała infrastruktura, a też osoby, które znalazły się, by tym najmłodszym Jaślanom pomóc. Ja z największą przyjemnością zwracam uwagę na to, jak rozwijają się nasze młode talenty, bo przecież niektórych obserwujemy już przez kilka lat i nie tylko zmienili się osobowościowo, fizycznie, ale przede wszystkim niesamowicie dojrzewają tymi swoimi emocjami, swoimi talentami, zmieniają często tę muzykę, wśród której się poruszają. Jeszcze niedawno te młode osoby, które dzisiaj u nas gościły, śpiewały takie dziecięce, proste piosenki, a dzisiaj to już jest zupełnie inna muzyka, zupełnie inna twórczość. Ale rzeczywiście tak to jest, że oczywiście najważniejszy jest talent, najważniejszy jest ten młody człowiek, czasami troszkę starszy, ale po drugiej stronie pamiętajmy, że są to właśnie te osoby, które wspierają w ich rozwoju, które stoją obok i swoją pasją dzielą się swoimi umiejętnościami. I to jest właśnie to, w czym tak bardzo staramy się wspierać na przykład Jasielski Dom Kultury, w którym dzisiaj jesteśmy. Pani Ewa Grzebień, to jest myślę, że imię i nazwisko, które powtarza się tak naprawdę bardzo często w wywiadach nie tylko tych lokalnych, ale też i ogólnopolskich. Wspaniała osoba, która jest nieoceniona w rozwijaniu talentów muzycznych naszych młodych mieszkańców. Ale pamiętajmy też, że cały Dom Kultury to są osoby, które rozumieją potrzebę rozwoju kultury. A nam po drugiej stronie jest też bardzo miło, że możemy wspierać w bardzo różny sposób, między innymi na przykład w zakupie wyposażenia czy w różnych innych kwestiach, których tylko jako miasto, jako samorząd możemy wyciągnąć rękę, a potem tylko mieć ogromną przyjemność, że to wszystko jest tak fantastycznie wykorzystywane i przekładane na przepiękną muzykę. Ale trzeba powiedzieć, że Jasło nie tylko na to kładzie nacisk. Te klimaty są także do innych rodzajów sztuki, do innych rodzajów twórczości artystycznej. I Jasło też te nieodkryte złoża do tej pory odkrywa właśnie. Tak, ponieważ kultura to nie tylko muzyka, to artyzm w naprawdę wielu dziedzinach. W tym roku na przykład nasz miejski kalendarz pokazał również artyzm, ale zupełnie inny. Jesteśmy tutaj w sali ofowej Jasielskiego Domu Kultury i widzimy dzieła sztuki. Akurat tuż za mną Pauliny Lignar, dzieła, które również znalazły się w naszym kalendarzu. Tak, rzeczywiście to ważne, żebyśmy wynajdywali bardzo różne tematycznie uzdolnienia artystyczne, różnych ludzi, którzy się chcą tym artyzmem swoim z nami dzielić. Wiem, że cały czas mówi się o tym, że Jasło słynie muzyką, talentami muzycznymi, ale tu jest bardzo dużo osób, które no potrafią, muszę przyznać, zainteresować nas twórczością plastyczną, twórczością graficzną. Mamy też i kilka osób, które zajmuje się filmem. To myślę, że w przyszłości będą takie nazwiska, które będziemy bardzo często słyszeć. Są w mieście takie miejsca, gdzie nawet nasi mieszkańcy, przechadzając się, przejeżdżając, nie wiedzą, że oglądają sztukę na przykład pana Sylwestra Łaskawskiego, który ubarwia nasze miasto swoimi grafikami. Więc to też są takie osoby, też jest taka twórczość, na którą warto zwrócić uwagę, poszukać troszkę takich twórców na przykład w przestrzeni internetowej, bo czasami nawet nie wiemy, że to są osoby, które pochodzą z naszego miasta. Pani burmistrz, jeszcze na koniec takie pytanie. Oczywiście ten czas pandemii był trudny dla nas wszystkich, ale też bardzo ciężko doświadczył właśnie kulturę. W jaki sposób nasze instytucje działały, jak to wyglądało, jak mogła Pani to podsumować? Największym dramatem dla naszych instytucji kultury, tych miejskich instytucji kultury, był ten moment bardzo szybkiego zamknięcia. To spowodowało, że wiele przedsięwzięć, do których nasze instytucje były już zupełnie przygotowane, były to podpisane umowy, były to już bardzo daleko posunięte plany. I nagle okazało się, że rzeczywiście nasi mieszkańcy nie będą mogli z nich skorzystać. To był taki chwilowy moment zastoju. Co zrobić dalej? Jak wyjść naprzeciwko tym osobom, które
chcą korzystać z naszej kultury. Nagle okazało się, że to jest bardzo duże spektrum osób, które dzwoniły do instytucji, pytały, jak to będzie dalej wyglądać, co z odwołanymi spektaklami, co z koncertami, jak wypożyczyć książkę w czasach pandemii, bo przecież okazało się, że książka bardzo często towarzyszyła nam. W tym momencie zbiegło się to z sytuacją, w której muzeum chwilowo zmieniło swoje miejsce na czas remontu dotychczasowej siedziby. Ale to nie oznacza, że te instytucje kultury zgasiły światło w swoich budynkach i opuściły je na dobre. Oczywiście kultura przeniosła się do sieci. Nie był to nasz innowacyjny pomysł, ponieważ cały świat starał się dać coś tym mieszkańcom, tym osobom, które w pewnym momencie zostały zatrzymane w biegu, wyjść do nich przez niestety okno laptopa, komputera czy też telefonu i przekazać im trochę tej dobrej kultury, bo mam wrażenie, że w tych ciężkich czasach ta kultura była dla nas naprawdę pomocna, była dla nas ogromnym wzmocnieniem, bo kto więcej emocji, tych pozytywnych emocji potrafi nam przekazać niż właśnie kultura. I jeśli mogę jeszcze tylko wspomnieć, to kiedy nasi mieszkańcy dowiedzieli się o tym, że na przykład biblioteka, wprawdzie w bardzo dużych obostrzeniach, ale jednak wraca do funkcjonowania, to proszę sobie wyobrazić, że naprawdę prawie kolejka ustawiła się pod drzwiami. Czyli jednak tęsknimy. Tęsknimy za tym, żebyśmy mogli zaczerpnąć tego dobrego świata, świata kultury. I cieszymy się, że możemy dzisiaj spotkać się właśnie w Jasielskim Domu Kultury, porozmawiać ze sobą, a my oczywiście zachęcamy Państwa do tego, by korzystać z oferty naszych jednostek kultury, czyli Muzeum Jasielskiego Domu Kultury, a także Biblioteki Miejskiej. Zapraszamy do odwiedzania i bądźcie Państwo z nami.